Odcinek powstał przy współpracy z Answer.com, marką, która razem z Tobą poszukuje lifespiracji. Czy duży może więcej? Okazuje się, że nie zawsze. Zapraszam na ten odcinek na kanale Dalej. Bywałam w takich sytuacjach, że miałam do zrealizowania jakiś cel, wyzwanie. No i miałam do czynienia dookoła z ludźmi, którzy byli silniejsi, wyżsi, którzy mieli większe mięśnie. A jednak to ja byłam w stanie sprostać tym wyzwaniom, a oni nie. I wtedy zdałam sobie sprawę, że najważniejsze to jest to, co mamy w głowie. To jest prawdziwe źródło naszej siły, mocy i sprawczości. I taką właśnie dewizę wyznaje bohaterka dzisiejszego odcinka na kanale Dalej. Bogusia Siedlecka-Goślicka. Jak sama mówi, jedyne co nas ogranicza, to nasz własny umysł. Zapraszam. Podkreśla, że przede wszystkim jest kobietą, żoną, pracownicą, a na końcu dodaje, że także osobą z niepełnosprawnością. Cierpi na wrodzoną łamliwość kości. Do 18 roku życia miała ponad 200 złamań. Później przestała je już liczyć. Skończyła studia, założyła rodzinę, robi karierę. W internecie znana jest jako anioł na resorach. Oto Bogusia Siedlecka-Goślicka. Bogusiu, czy ty jesteś aniołem? Absolutnie nie. Jaka szczerość w ogóle na samym wstępie. Nie? Daleko mi. Bo ty charakterek to masz. No tak. Ciekawa jestem w takim razie, skąd się wzięła nazwa twojego kanału Anioł na resorach. Jest trochę przewrotna. Jest przewrotna. Nie jestem idealna. Dla wielu, zdaję sobie sprawę, nie jestem piękna. Jestem daleka od tego oblicza anioła. No a resory, jakby widać, że siedzę na moich resorach. 10 lat już jesteś w internecie, tworzysz kanał na YouTubie. Doszukałam się, że stworzyłaś 1100 filmów. Tak? Mhm. A jeszcze oprócz tego jest Instagram, jest Facebook, tak. Są social media twojego anielskiego psa Korgi, Angie. Mnóstwo treści internetowej. Muszę powiedzieć, że jesteś niezwykle kreatywną, twórczą i pracowitą osobą. Chyba najpierw pracowitą, potem twórczą. Pracujesz w tej chwili w Fundacji Integracja. Tak. Ale wcześniej, przez lata... Kiedyś no, robiłam różne rzeczy. Byłam menadżerem salonu piękności, byłam copywriterką, napisałam książkę. Mam dla ciebie. To dla mnie? Tak. Wspaniale. Ja od razu ją chciałabym spod pokazać. Już jest niedostępna niestety. Historia jednego marzenia była pisana przez jeszcze dzieciaka tak naprawdę, bo wydana była w 2007 roku. Ile miałaś lat wtedy? No byłam sztylem, nastolatką. Pisałam ją z bardzo takim idealnym spojrzeniem na świat, na życie. A dzisiaj piszę drugą część, która będzie już z perspektywy dorosłej kobiety, która no, trochę też inaczej widzi życie i dużo przeżyła. Właśnie zauważyłam, że jest dedykacja dla mnie. Aby marzenia się spełniały i byś dalej poruszała ludzi prawdą, spokojem, wrażliwością, miłością do życia. Dziękuję za to, że nasze drogi się połączyły. Co dalej? Zobaczymy. Piękne. Miłego czytania. Dziękuję Czekam bardzo. Czekam na informację, jak się podobało. Słuchaj, ja bardzo chętnie czytam twoje wpisy. Widzę, jak wiele miejsca poświęcasz teraz osobom z niepełnosprawnością, ale mam wrażenie, że właśnie cały ten początek twojej aktywności internetowej polegał na tym, żeby pokazać, że niepełnosprawność w żaden sposób cię nie definiuje, bo nikogo nie definiuje. Jak sięgniemy na moje stare posty albo filmy, to mało w nich jest o niepełnosprawności. Ja chciałam, żeby mnie widzieli przede wszystkim jako influencerkę, jako wizażystkę, jako kogoś, kto działa w sieci. W ostatnich latach się to zmieniło, bo dojrzałam. Dostrzegłam też to, że wspaniałych wizażystek jest wiele w internecie, ale brakuje osób z niepełnosprawnością, które głośno i walecznie będą podchodzić do życia i do pokazywania tego, że naprawdę jesteśmy tacy sami. To nie jest tylko slogan. Jakby nawet nie wiesz, jak mi jest trudno jako influencerce, bo nie jestem zapraszana do komercyjnych kampanii.
do działań, które robią moje koleżanki, influencerki. Bo jestem osobą z niepełnosprawnością, ale kropla drąży skałę. Ja wierzę, że obecność moja tutaj też drąży tą skałę. I mam nadzieję, że kiedyś takie anioły jak ja będą miały po prostu łatwiej, bo ta skała już będzie wydrążona. Dla mnie to jest cudowne, co ty piszesz. Staram się żyć na 150%, ciesząc się każdym dniem, nawet gdy nie jest kolorowo. Moje motto życiowe, o którym zresztą wspominałam w zapowiedzi tego odcinka, jest proste. Ogranicza nas tylko nasz umysł. Dla wielu to, że jeżdżę na wózku, jest przeszkodą, dla mnie codziennym wyzwaniem i lekcją. Chciałabym cię zaprosić do mojego małego świata pełnego kolorów, zachwytów i miłości. Piękne to. Taka jestem. Ja pamiętam, jak się spotkałyśmy na jednej z imprez branżowych. Tak. Było bardzo dużo ludzi, były flesze, tak zwana ścianka. I pamiętam, że zwróciłam na ciebie od razu uwagę. Nie dlatego, Bogusiu, że byłaś na wózku, tylko dlatego, że byłaś najbardziej kolorowa. Ty byłaś po prostu tak ubrana, umalowana. Miałaś jakiś wspaniały makijaż. No tak, lubię kolory. Lubię też tymi kolorami epatować, bo uważam, że życie ma tyle pięknych kolorów, których nie doceniamy, nie widzimy. Jakbyś przyjechała do mnie do domu, to kolory są wszędzie. Obalasz też pewne mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością, więc po prostu kawał dobrej roboty i dziękuję za to. Staram się i jeszcze powiem ci jedną rzecz. Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym, żeby osoby z niepełnosprawnościami patrzyły się na siebie jak na klientów. Że mają prawo, mogą wymagać, chcieć iść do fryzjera, iść do kosmetyczki, iść do manikurzystki. Nie jest to nic dziwnego. Powiedziałaś, często ludzie z niepełnosprawnością są sami sobie winni. Sami sobie winni tego, że są wykluczeni. I to są bardzo mocne słowa, ale jednocześnie uważam, że bardzo potrzebne. Próbuję sobie wyobrazić, z jak wieloma wyzwaniami musisz się mierzyć na co dzień. I że naprawdę łatwiej jest zostać w domu i nie wychodzić. Łatwiej jest się nie umalować i nie zrobić tych paznokci. Tak? Że łatwiej jest się poddać. No bo to naprawdę wymaga od siebie czasami wielkiego wysiłku, żeby wykonać proste, nawet domowe, codzienne czynności. Ale jednak podejmowanie tego trudu dla osób z niepełnosprawnością jest bardzo, bardzo ważne. Moje początki samodzielności były bardzo trudne. Jak miałam 18 lat, wyprowadziłam się z domu, bo to był wyraz mojego buntu i wiedziałam, że jeżeli nie zrobię tego teraz, to za 15 lat, czyli dokładnie dziś, bym siedziała nadal z rodzicami. Nie miałabym męża, nie miałabym kanału, nie byłabym aniołem na resorach. Byłabym jedną z wielu osób z niepełnosprawnością, która zastanawia się, kiedy trafi do DPS-u. Czyli do domu opieki społecznej? Tak. Mam super kochającą rodzinę. Rodziców, którzy od pierwszego dnia mojego życia walczyli o mnie. I tak bardzo walczyli o mnie, że założyli taki złoty klosz. Klosz, z którego nie mogłam się wydostać. Bo ja bardzo chciałam żyć jak każdy, ale zawsze słyszałam, Bogusiu, no nie dasz rady. No wiesz, jaka jest twoja choroba. Jeżeli miałabym poradzić przyszłym rodzicom albo obecnym rodzicom, osobom z niepełnosprawnością, dzieciom z niepełnosprawnością, to radzę, żeby jak najszybciej odcięli pępowinę. Jak najszybciej otworzyli tą klatkę. Pamiętam twoje słowa. Moim największym strachem życiowym było to, że ja zostanę z rodzicami. Oni odejdą, bo każdy z nas kiedyś odejdzie, a ja spadnę na ramiona któregoś z mojego rodzeństwa. No bardzo się tego bałam. Nawet nie wiedziałam o tym, że aż tak bardzo. Dopiero jak byłam na terapii, to moja terapeutka mi uświadomiła, że to jest mój największy strach życiowy. Dzisiaj jesteśmy w takich relacjach z rodzeństwem, że się spotykamy na zakupy, do kina, z ich rodzinami. Mam czwórkę rodzeństwa. Nie czuję, że jestem ich obciążeniem.
Jestem ich siostrą. I walczyłam o to bardzo, bardzo. Od 18 roku życia tak naprawdę, bo my nie mieliśmy normalnego dzieciństwa. 18 operacji. Moja mama ciągle ze mną wyjeżdżała. Mój tata zakasywał rękawy i zajmował się resztą frajny. I wiem o tym, że moje rodzeństwo utraciło część dzieciństwa. Wielowymiarowo mnie to bolało. Bolało mnie ich ból, ale też bolało mnie to, że ja nie mogę być taką normalną siostrą. Nie mogę się z nimi tłuc, bawić, jeździć na rowerze. Wielu uczuć nie znam. Nie chciałam też poznać takiego uczucia, jak to jest, kiedy któreś rodzeństwo decyduje, to ja ją biorę. I to był mój cel życiowy, żeby nie być ich obciążeniem. Ty się urodziłaś, Bogusiu, w 88 roku, czyli masz 33 lata. I urodziłaś się połamana. Tak. Bardzo przejmująco opowiadali o tym twoi rodzice na kanale. Zamieściłaś taki film. Po trudnym porodzie dowiedziałam się, że Bogusia jest chora. To nie ukrywam, że spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba. Strasznie to przeżyłam. Do tego stopnia, że reanimowali mnie, ponieważ moje serce nie wytrzymywało tego doświadczenia trudnego. Nie wiedziałam, jak sobie z tym wszystkim poradzić. I lekarz, który odbierał naszą córkę, też chyba nie wiedział sobie, jak sobie z tym poradzić, bo rutynowo, nie usłyszawszy jej krzyku, jak to większość dzieci przy porodzie, złapał ją za nóżki i dał jej klapsa. No i w tym momencie, nie wiedząc o tym, powyrywał jej wszystkie stawy kończyn. No trudno powiedzieć, czy powyrywał, jak to się stało. No bo ale bo to był się efekt już tego, co widziałem w inkubatorze. Bogusia już w czasie porodu... W 11 miejscach była złamana, włącznie z żebrami. Połamała się we wszystkich możliwych miejscach. Podczas porodu. Podczas porodu. Chorujesz na wrodzoną łamliwość kości. To rzadka choroba i w sumie niewiele o niej wiemy. Bardzo często jest tak, że osoby z osteogenesis imperfecta normalnie chodzą, albo poruszają się o kulach, albo na wózku aktywnym. Także kiedyś rzeczywiście, jak urodziłam się połamana w bardzo, bardzo wielu miejscach. Myślę, że to, co lekarze określili, to była jakaś tylko część, bo ja tak naprawdę nawet nie miałam siły płakać z tego, co rodzice opowiadali. I lekarze wprost zaproponowali rodzicom, że jeżeli się zdecydują mnie zostawić, to nie ma problemu, bo ja i tak nie przeżyję więcej niż 3 miesiące. A mój tata ma bardzo temperamentny charakter. Wiem, po kim to mam. Po moich rodzicach w ogóle mam super cechy. Moja mama jest niezwykle wrażliwa i płacze bardzo często. O, właśnie teraz mam to po niej. A mój tata jest wojownikiem. Jak usłyszał od lekarzy, że mogą mnie zostawić, no to domyślasz się, co było. Wkurzył się, wynajął karetkę, przywieźli mnie do domu bez żadnych aparatur, bez niczego. Prywatnie zapłacił za to, że jakiś lekarz złożył moje kości, nastawił je po prostu. Jak to? Znaczy, poczekaj, to urodziłaś się połamana w wielu miejscach. Tak. I jedynie mnie zawiązali bandażami. Lekarze nie poskładali kości? Nie zabezpieczyli? No nie lokowali. To były całkiem inne czasy. Było jak było. Ale mam to szczęście, że moi rodzice się nie poddali. Podziwiam ich za to, że dali radę. Nie wiem, czy sama bym dała radę. Zresztą ja ogólnie dużo kontrowersyjnych rzeczy mówię. Jedną z nich jest to, że uważam, że kobieta powinna mieć wybór. Jeżeli dowie się, że ma bardzo ciężko chore dziecko, powinna mieć wybór, czy to uniesie. Myślę, że moja mama
podjęłaby taką decyzję, jaką podjęła, gdyby wiedziała, że będę chora. Bo moja mama nie wiedziała. W tym temacie chciałam zacytować jedną z twoich wypowiedzi. Każda kobieta powinna mieć prawo do własnego wyboru. Wybór nie oznacza zmuszania do aborcji. Bardzo bym chciała, żeby rząd się obudził, zwrócił uwagę na osoby z niepełnosprawnością, które już są na tym świecie, żyją w czterech ścianach bez możliwości wyjścia z domu, bo nie ma podjazdu, a rodzic stary nie ma siły. Brońmy życia, nie wegetacji, cierpienia i heroizmu za wszelką cenę. Moja mama po absolutnym poświęceniu dla mnie ma teraz najniższą emeryturę. Serce pęka, bo wiem, ile poświęciła. Zrobiła to świadomie, z miłością i ogromną siłą. Nie każdy ma taką siłę. Nie można zmuszać ludzi do heroizmu, prawda? Nie można. I to, co mnie zaskoczyło, Bogusiu, bardzo, bo masz wierzących rodziców. Sama jestem wierząca. Twoja mama również podpisuje się pod tymi słowami. Tak. Mama, która podjęła się tego trudu, wychowała dziecko z niepełnosprawnością, wbrew wszystkiemu i wszystkim, mówi o tym bardzo otwarcie, że kobiety powinny mieć możliwość decydowania. Ja bardzo często słyszę takie głosy, że no to głównie chodzi o dzieci z zespołem Downa. Myli się całkowicie tematy i naprawdę tu nie chodzi o stopień niepełnosprawności. O to, że moje cierpienie jest większe od twojego. Tylko o to, żeby rodzina miała wybór. Kiedy słyszę, że kobieta zdecydowała się na aborcję, bo usłyszała, że jej dziecko nie ma mózgu. Albo inne potworne choroby, które nawet nam się nie śnią po prostu. To ja to naprawdę rozumiem. Ja w obecnym czasie, teraz powiem coś, co jest dla mnie bardzo trudne, bo bardzo chciałabym być matką. Ale świadomie nie będę. Bo nie chcę, żeby moje dziecko miało moją chorobę. I to jest mój wybór. Jest 50% szans, prawda? Tak. Tylko, że te 50% szans trzeba jeszcze rozdzielić na to, ile jest szans na to, że ja przeżyję ciążę, poród. Bogusiu, ile razy miałaś złamane kości? Przestałam liczyć, jak miałam 18 lat i miałam wtedy ponad 200. 200 razy złamane kości, tak. Do 18 roku życia. Tak. Powtórzę to, co tak. Powiedziałaś przed chwilą. Tak, to była moja codzienność. Ja jak byłam mała, potrafiłam się kilka razy w miesiącu złamać. Żebro, palec, nogę. Moje kości są jak szwajcarski ser. Brak w nich wapnia i tego, co trzyma kość tak naprawdę. Moja mama wiedziała już, jak ma usztywnić nogę, jak ma ją ułożyć, żeby się dobrze zrosło. Czyli co, nie jechaliście nawet do szpitala? Nie robiliście prześwietleń? Nie zakładaliście gipsów? Bardzo często to tak wyglądało, że lekarz się bał mnie dotknąć, żeby przypadkiem nie złamać mnie bardziej. Więc to moja mama na przykład zawiązywała bandaż. To moi rodzice odkryli, że nie powinno mi się zakładać klasycznego, ciężkiego gipsu. Czy ty byłaś taka krucha? Jakby tym bardziej rozumiem dzisiaj twoje słowa, kiedy dziękowałaś siostrze za to, że dała ci zasmakować trochę prawdziwego dzieciństwa. Za to, że mimo, że rodzice nigdy by się na to nie zgodzili, ale sadzała cię na sanki i wiozła cię na tych sankach, chociaż było to piekielnie niebezpieczne, ale ty dzięki temu poczułaś choć przez chwilę ten wiatr we włosach i to ci dało też trochę dobrych wspomnień z dzieciństwa, takiego prawdziwego dzieciństwa, to mam na myśli, pełnego jakiejś dozy szaleństwa. No nigdy nie zapomnę tego, że ona wracała ze szkoły. Pierwsze co, to brała mnie na ręce i nosiła po ogrodzie. Bo jeszcze wtedy nie siadałam, nie miałam możliwości zobaczyć tego, co inni widzą. Dotknąć trawy. Po mamie. No. Ale ona też robiła różne inne wspaniałe rzeczy. Sadzała mnie na sankach. Moja mama: Lidziu, ona się połamie. Co ty robisz, dziecko?
Niech się nie połamie, zabezpieczyłam sanki. I rzeczywiście te sanki to wyglądały jak taka wielka poducha sanek. To z moją siostrą zapaliłam pierwszego papierosa. Uświadamiała cię to siostra mnie uświadamiała w kontekście męsko-damskim. Ona wprowadzała mnie w życie wielokrotnie. Po skończeniu 18 roku życia stajemy się dorośli. I wtedy system o nas zapomina. Oprócz renty. Która wynosi ile? Ciekawa jestem. No to jest zależne od tego, czy to jest renta socjalna, czy jakaś inna. Ale obecnie to jest 1200 z małym hakiem netto. Ludzie z tego muszą żyć, więc dużo jest do zrobienia w kontekście bronienia życia, które jest już na świecie. Nie trzeba jeździć na kraniec świata, żeby dowiedzieć się, że żaden ginekolog w małej miejscowości nie chce przyjąć kobiety z niepełnosprawnością, bo nie wie jak. Naprawdę jest taki problem nadal? Jest. Ja jestem działaczką w Fundacji Avalon, w której jestem jedną z ekspertek projektu Sexon o seksualności osób z niepełnosprawnością. I co roku robimy takie konferencje, które mają na celu otwarcie oczu na problem. Ja sama byłam pierwszy raz u ginekologa dużo, dużo za późno, bo około 19-20 roku życia. Więc to jest przykład tego, że naprawdę można mieszkać w Warszawie, a okazuje się, że jest problem, bo lekarze do tej pory mieli nie tylko bariery, jeżeli chodzi o sprzęt, ale też w głowach. Nie wiedzieli, jak to przeskoczyć. Walczymy jako środowisko, jako organizacje o to, żeby nie tylko osobom z niepełnosprawnością otwierać oczy, że mają prawo, że badania, cytologia, badanie piersi nie dotyczy tylko sprawnych. Każdego, każdej kobiety to dotyczy. A wiele placówek nas wyklucza przez schody, przez to, że lekarz nie wyobraża sobie zbadać kobiety na kozetce, a nie na samolociku tak zwanym. Tych bariér jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Zaczynają się od najbliższych, czyli rodziny osób z niepełnosprawnością, które nie dopuszczają tego, że ich córeczka, chora córeczka, kiedyś będzie uprawiać seks. Moja mama jest takim przykładem nieprawdopodobnej miłości, ale tak wielkiej, że jak pytałam ją o miłość, o seks, o to, czy mnie kiedyś ktoś pokocha, to zawsze mówiła: dziecko, wiesz, jesteś chora. Nie myśl za dużo o tym. Jaki facet by się zdecydował? No, takie jest życie. I nie mówiła tego po to, żeby mnie zranić, czy jakkolwiek oszukać życiowo, tak? Tylko niestety tak jest, że rodzice osób z niepełnosprawnością nie widzą nas w roli matki, w roli żony, kochanki. Temat seksu to jest abstrakcja nadal, naprawdę. A jednocześnie byłaś bardzo kochliwa. No. Co wiem z wypowiedzi twojego taty. No wiesz, wystarczyło, że chłopak przeszedł i na mnie spojrzał, już byłam zakochana, więc byłam kochliwa, ale nigdy nie wiedziałam, jak to jest, kiedy ktoś się we mnie zakochuje, albo randki. No ja nie znałam takich emocji. Mając 18 lat, wyprowadzasz się z domu, tak? Poszłaś słyszysz od rodziców, że prędzej wrócisz, jak poszłaś. Aha. A ty na to? Zobaczymy. Aha. Przez pierwszy rok codziennie płakałam w poduszkę, myśląc, ja chcę wracać. Ale nie chcę się przyznać, ale że chcę ani wracać. Razu nie zadzwoniłam do rodziców, powiedziałam, że jest mi źle. Oni dzwonili do mnie,
A ja im: super, słuchaj, po prostu no highlight. Jest pięknie. Mhm. Poszłaś na studia. Skończyłaś w ogóle jaki kierunek studiów? Pedagogikę specjalną i socjologię mediów. Rozdawałam ulotki, to twoje słowa, żeby zapłacić za akademik. Po zajęciach jechałam do call center, żeby zarobić na życie. Bo ja bardzo chciałam udowodnić sobie, moim rodzicom, że mi się uda. Mimo, że przez ten pierwszy rok nie wierzyłam w to. Sama w to nie wierzyłaś, aż. No tak. I bardzo mnie to wkurzało, jak próbowałam rozdawać te ulotki, a ludzie myśleli, że ja żebram. No już po prostu ja chcę na życie zarobić, a oni mnie biorą za żebraczkę, nie? Miałam dużo rzeczy. Dużo rzeczy, w których nie musiałam pokazywać, że jestem niepełnosprawna, bo nikt nie oceniał mojego głosu, czy tego, co się napisało w kontekście tego, czy jeżdżę na wózku, czy też nie. Także... Ale to przykre generalnie, że są tak ograniczone możliwości pracy dla osób z niepełnosprawnością w ogóle. W przypadku twojego schorzenia tym bardziej. No, efekt tego był taki, że jednak to pierwsze zderzenie z tym zewnętrznym, okrutnym niejednokrotnie światem przepłaciłaś depresją. Tak. I mówię o tym też otwarcie, bo uważam, że depresja jest nadal chorobą, która jest niedoceniana, niewidziana. I nie traktuje się jej jako chorobę. Bardzo często się traktuje jako fanaberię, gorszy moment w życiu, a nie jak chorobę, która zabija. Mnie zabijała 3 razy. 3 razy się poddałam. 3 razy stwierdziłam, nie chcę już żyć. Pomimo tego, że jestem osobą wierzącą, pomimo tego, że mam kochającą rodzinę, która by się rzuciła za mną, ja nie miałam siły już żyć. Walczyć z wiatrakami, walczyć o swoje życie, istnienie, o to, by udowadniać wszystkim, że jestem wartościowa. Dałam, ale żebym dała radę, to musiałam naprawdę bardzo mocno upaść. Jak ty zdołałaś przez to przejść? Jak zdołałaś jeszcze w tym wszystkim, przy tym bólu, którego doświadczałaś, zachować w ogóle taką pogodę ducha? Skąd w ogóle czerpałaś tę energię? Nie odpowiem ci na to pytanie, jak dałam radę. Bo nie wiem, jak to jest, kiedy nie żyje się tak. Kiedy nie doświadcza się bólu. No. A poza tym to nie jest prawda, że ja tak dawałam radę. Gdybym dawała radę, to nie chorowałabym na depresję, nie zdecydowałabym, że już nie chcę żyć 3 razy. Teraz daję radę. Teraz mówię, że jestem szczęśliwa. Ale to nie jest tak, że to jest szczęście dane permanentnie na całe życie. Każdego dnia bardzo ciężko pracuję na to, żeby być szczęśliwą. Każdego dnia. Z kolei historia twojej miłości i twojego cudownego związku jest szalenie inspirująca. Męża masz, Bogusiu, z internetu. Tak. Okej, to jak wyglądało to twoje ogłoszenie? Wyjątkowa kobieta pozna wyjątkowego mężczyznę. Mhm. Tak brzmiało. Było dołączone zdjęcie? Nie, ale była informacja, że poruszam się na wózku. Dosyć dużo takich szczegółów było napisanych. Nie było zdjęcia. No i pamiętam, że napisało wielu panów napalonych i w ogóle rozochoconych, nie wiadomo czym. I w tych napaleńcach był Bartek. Mhm. Jako jedyny chyba normalny. Pamiętam, że my mailowaliśmy. Czasem na odpowiedź maila się czekało tam, nie wiem, dzień, dwa. On nie miał w domu internetu, więc w pracy odpisywał. Bartek wiedział, że poruszasz się na wózku inwalidzkim, ale jak sam przyznał w jednym z waszych wspólnych nagrań, był absolutnie zaskoczony twoim widokiem. W ogłoszeniu już, które Bogusia wstawiła na Gumtree, było wszystko napisane, że siedzi na wózku i tak dalej, ale... Wyobrażałem sobie ciebie zupełnie inaczej, że, nie wiem, uległaś jakiemuś wypadkowi czy coś takiego i no,
napisałaś się tam, że masz metr wzrostu. Pomyślałem, że po prostu jak siedzisz, co nie, to jesteś niższa. I dlatego napisałeś, że masz metr. Ale no, zdziwiłem się. Ale co jest najzabawniejsze, to to, że na pierwsze spotkanie poszłam z koleżanką, która również była z niepełnosprawnością, jeździła na wózku i ją wysłałam, żeby obczaiła go. Rozumiesz? Że zaczęła, czy w ogóle warto sobie tak zawracać głowę. No. I czy nie ma jakiejś tam siekiery w ogóle, nie? Kontrola. Miał mieć charakterystyczną rzecz. Ona pojechała go zobaczyć. Potem zadzwoniła. Dawaj, normalny koleś. Jest spoko. Droga tak czysta. No ja pojechałam, ale ona była cały czas tam gdzieś w tle. Taka bo, historia. No. Powiedziałam, żeby mnie zaskoczył i zamówił, co chce. Mhm. Więc zamówił mi mega ciemną, ostrą kawę, w sensie espresso. Mhm. A ja piję więcej mleka niż kawy. Mhm. I do tego ciasto z migdałami, a nie cierpię migdałów. Ale co, poświęciłaś się, czy od razu powiedziałaś, że nie? Powiedziałam, że trafił jak kulą w płot. Ale zjem, poświęcę się. Pragnęłam miłości. Nieprawdopodobnie mocno. Tej psychicznej, emocjonalnej, fizycznej. Nie wyobrażałam sobie być sama w życiu. Nie wyobrażałam sobie też być zakonnicą. Musiałam mieć chłopa. Po prostu tak czułam. Jakby to nie nazwać. No, po prostu tak czułam. A z drugiej strony wydawało mi się, że nie ma przestrzeni na związek z osobą z niepełnosprawnością, bo nas nie było na ulicach, w mediach. Jeżeli byliśmy w mediach, to tylko jako smutne historie albo tragiczne wieści. Nie mówiono o nas jako osobach aktywnych, dziewczynach, żonach. Nie było tego. I byłam bardzo, bardzo ostrożna. Pamiętam, że na drugiej randce wyrzuciłam mu na stół, dlaczego nie powinien być ze mną. Dlaczego to nie ma sensu, żeby sobie darował, że to w ogóle nie ma sensu. Mhm. Chłopie, tracisz czas. Wszystko. Będziesz musiał się opiekować mną. Gotować, sprzątać w domu. Ciężar wielki. Jak się złamie, będziesz musiał udźwignąć też takie rzeczy. Tak? Ty to jesteś romantyczna, Boguśka, naprawdę. Jak przypominam sobie tą rozmowę, to się dziwię, że on nie poszedł długo. Naprawdę. Miałam jelitówkę, wyglądałam jak zombie i musiałam zaliczyć przedmiot na studiach filozofię, którą uwielbiałam. Czwarty raz podchodziłam do tego egzaminu. Nie miałam siły, żeby sama pojechać tym autobusem. Bałam się, że po prostu zemdleję w autobusie. Tak źle czułam, a wiedziałam, że jeżeli nie pojadę, to nie zaliczę całego roku. I napisałam do Bartka, czy nie chciałby mi pomóc. No i wiesz, ja taka zielona, a on tak przywiózł świeże bułeczki. Pomógł mi dojechać na uczelnię. Zdałam ten egzamin. I co on oczywiście zrobił? Jak wracaliśmy w windzie, mnie pocałował. Zrozumiałam, że mój ci on. No tak, jesteśmy 13 lat i jesteśmy szczęśliwi. Problem jest w związkach taki, że bardzo dużo od siebie oczekujemy. Oczekujemy tego, co byśmy chcieli mieć, jak żyć, co robić. Ale to są nasze oczekiwania. A my chyba nie oczekujemy. My po prostu staramy się codziennie dbać o nasz związek i to, kim jesteśmy. Bartek zresztą bardzo ładnie o tym powiedział, kiedy ktoś właśnie zarzucał mu, że się będzie musiał tobą opiekować. Powiedział, ale jak to? To znaczy, jeśli kogoś kochasz, to po prostu o niego dbasz.
Tak? To nie jest wyręczanie drugiej osoby, to jest naturalna troska. Tak, ja mam wrażenie, że też ludzie, którzy nas oceniają, zapominają, że tak powinno być w zdrowym związku, że ludzie powinni się wspierać. A to, jakiego wsparcia potrzebują, to jest całkiem inna sprawa. Czasy skończyły się takie, że facet przychodzi do domu po pracy, rzuca swoje zwłoki przed telewizor, a żona skacze wokół niego z obiadem, a dzieci najchętniej to siedzą w sypialni, żeby tatuś się mógł zrelaksować. I zamienianie ról staje się czymś normalnym. Choć wiem, że dla niektórych nasza sytuacja jest nienormalna. Ja nadal ciągle dostaję komentarze, wiadomości, że szkoda chłopa. Co ty mu możesz dać? Dziecka nie urodzisz, zupy nie ugotujesz, nie posprzątasz, no wiesz co, facet musiał sobie gacie prać. Pamiętam, jak byliśmy ślub i dostawałam pogróżki, że przyjdą na nasz ślub i obleją mnie czerwoną farbą. Już nie będę taka szczęśliwa. Niewiarygodne, ile w ludziach jest zawiści, kiedy ktoś chce być szczęśliwy, po prostu. Ja też nie rozumiem. Kiedyś hejt bardzo mnie dotykał. Bardzo mnie bolał. Ja walczyłam z hejtem. Ja hejtem odpowiadałam na hejt. Broniłam się. Byłam waleczna, niegrzeczna. To nie była dobra droga. Hejtera najbardziej boli to, kiedy nie reagujesz, kiedy żyjesz swoim życiem, a jego słowa masz w nosie. A ja mam dosyć duży nos, potacie, więc od 3 lat naprawdę mam w nosie. Ale ostatnio o tobie zrobiło się też głośno w kontekście tego, że odbierałaś Wiktora w imieniu Marcina Dorocińskiego, tak. Wspaniałego aktora i przyjaciela zresztą Fundacji Integracja. Ale pojawiłaś się na gali. Tak. Pierwsze, z czym się zetknęłaś, to? Schody. Oni myśleli, że po prostu przyjedzie dziewczyna z niepełnosprawnością, weźmie nagrodę, powie dziękuję za Wiktora w imieniu Marcina Dorocińskiego. Na razie. A ty powiedziałaś, proszę bardzo, wykluczenie osób z niepełnosprawnością ma wiele twarzy. Jedną z nich widzą państwo teraz. Nie odebrałam nagrody jak każdy na scenie, bo dzielą nas schody. I takie schody napotykam w swoim życiu codziennie. Mały krawężnik, 2 schodki, brak windy, ale też pomyślenia o tym, że jesteśmy tacy sami. Codziennie w naszym życiu są takie symboliczne schody. Czasem jeden schodek, tak? Czasem jakiś uskok, czasem krawężnik. Coś, co sprawia, nad czym my, osoby zdrowe, się w ogóle nie zastanawiamy, a coś, co wam, osobom z niepełnosprawnością, bardzo utrudnia życie. Wystarczy, że przejdziesz jakąś popularną, fajną ulicą w Polsce, w Warszawie i spróbuj wejść do jakiejś knajpy. No ale co ty mówisz, Bogusia? Przewidziałam wypowiedź prezydenta Dudy, który powiedział, że jest wspaniale po prostu. Że przyjeżdżają ludzie z zagranicy i widzą, że tu jest tak świetnie wszystko zorganizowane właśnie, że nie ma schodów, nie ma barier. Ty nie słyszałaś wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy? Ja bardzo lubię wyzwania. Ja zapraszam pana prezydenta na wspólną przejażdżkę po Warszawie. Po Warszawie, czyli stolicy. A wyobraźmy sobie, co jest w innych miastach. Pójdźmy na kawę. Wejdźmy do jakiejkolwiek pierwszej, lepszej kawiarni, sklepu. To jest naprawdę inaczej się widzi ten problem, gdy się siedzi na wózku. Tymczasem w Polsce mamy 3 miliony osób z niepełnosprawnością. I tu mówimy tylko o osobach oficjalnie zarejestrowanych, ale tak naprawdę tych osób jest, według danych statystycznych, od 4 do 7 milionów. Tak? Tak. To jest ogromna liczba ludzi. To nie jest jakiś, wiesz, odsetek, który można pominąć. To są też wyborcy. Mhm. Ktoś się zapomina. Jak wiesz, nazwa tego kanału to Dalej. Więc chciałabym cię zapytać, Bogusiu, co dalej?
chciałabym robić to, co robię, czyli pomagać ludziom, spełniać się zawodowo, ale nie ukrywam, jest we mnie ogromne marzenie, by być w tej przestrzeni publicznej. Chciałabym życzyć sobie i innym osobom z niepełnosprawnością, żeby spełniali swoje marzenia o życiu publicznym. O tym, żeby było miejsce w mediach dla różnorodności. Żeby wreszcie było widać dziennikarki, celebrytki, influencerki, które są różne. Które są różne, piękne, normalne, które są wokół nas. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie, za to, że przyszłaś, jak sama mawiasz, żeby spotkać się ze mną na kanale dalej. I bardzo ci dziękuję za inspirację. Dziękuję bardzo. I zapraszam na kolejne spotkanie na kanale dalej. Dobra, już zmęczenie materiału, tak? Ja też bardzo dziękuję. Marta nada radę. Końcówki są najgorsze. No właśnie, więc bardzo dziękuję i zapraszam na kolejną rozmowę na kanale dalej. Chyba jeszcze raz. Będziesz miała do bloopersów. Nie, dam to w całości. A, nie, to pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No właśnie, to wpadajcie na kanał dalej i dajcie suba, bo warto. Bo to spotkania z ludźmi, którym się chce. Tak? Mamy to. Mamy to. Dziękuję. Odcinek powstał przy współpracy z Answer.com, marką, która razem z tobą poszukuje live-spiracji.